Witam wszystkich fanów serii Misa z Sialą. Zaraz lecę na lotnisko po niego. Wylądował jakieś 3 godzinki temu. Czeka na mnie już. No niestety w tym odcinku będzie troszeczkę inny tym razem, bo zawsze staramy się nie pić alkoholu, ale to wychodziło jakoś nie ode mnie, tylko od mojej żony albo od sytuacji, w jakiej się znajdowaliśmy. Teraz natomiast to wychodzi ode mnie. Ja zrozumiałem, że to jest trucizna i po prostu postanowiłem na tym spotkaniu nie spożywać alkoholu, tylko dotrzymać siarze towarzystwa w ten sposób. No jeżeli się zawiedziecie, no to niestety, no ale przykro mi, tak? Chęć pożycia dłużej jest silniejsza niż nauk, w jakim się wszyscy znajdujemy. Wiem, że są ludzie, którzy są znudzeni już tym po prostu. Tak czy siak zapraszam wszystkich, którzy są fanami Misy z Sialą. Na co? Reszcie, którym się to nie podoba, po prostu dziękuję już teraz na samym początku filmu i zapraszam, wypierdolę.
Przekonam cię, żeby nie pić wódki. Lepszy okay. Spotkamy teraz. Ja i też teraz ode mnie to wychodzi trochę. Ode mnie to wychodzi. Tak? Nudzisz się? Nie. Ode mnie to wychodzi naprawdę, że zdrowie, odporność, zdrowy typ życia, że cię namówię na nie picie wódki. Dobrze. I wiesz co? Moja kobieta powiedziała, jak go namówisz na nie picie wódki, to stawiam ci 68. Co to jest? Nie wiem. Naprawdę tak powiedziała. Naprawdę tak powiedziała. Chyba w KFC ty. 69! To prawda. Nie no, to już zmienia postać rzeczy. Nieważne, nie wiem, co to jest. To jest akurat ważne, Wisza, tak. Nie pijemy. Nie pijemy? Nie. Nie pijemy. Nie. Zwiedzamy i nie pijemy. Otworzysz? Liszka. Dzięki. Nieraz słyszałem kiedyś na szczery elo. Witam was bardzo serdecznie. Chcę przeprowadzić pewien test. Jasno? Ciemno. Działa. Dwie takie same skleneczki. Piwo bezalkoholowe. Nie powiem jakiej marki, bo nie reklamuję. I piwo alkoholowe. Też nie powiem jakiej marki na głos, bo to nie jest reklama. To jest test. Test tego, że piwo bezalkoholowe nie różni się praktycznie niczym w smaku, a mimo wszystko odgadnę, które jest które. Także zaczynamy test. Najpierw nalewamy do szklanki piwo bezalkoholowe. A teraz alkoholowe. Dobra. To było dobrze widać. Żeby test był bardziej wiarygodny, zasłonię sobie oczy. Ciężko na pierwszy rzut powiedzieć. Spróbujmy drugiego. Smaczne, to bardzo smaczne. To też dobre. Moim zdaniem to jest piwo bezalkoholowe. A to jest alkoholowe. Zgadzam. Także jak widać, niektórzy testują piwka, różne takie rzeczy. Mówią, że nie różnią się w smaku. A ja no na początku miałem troszeczkę niepewność, ale potem już tak. No już byłem pewien, po tych dwóch łykach wiedziałem, że to jest piwo bezalkoholowe, a to jest piwo alkoholowe. Masz tam coś jeszcze? A? Pytam się, czy coś tam jeszcze masz? O? No nie pierdol. A to jest gwinta? Nie, halina. Ja tylko tak... Zaltowałem! Mam nadzieję. Ty.
To już jest odkręcone. No, no właśnie. Ruka. Stukniemy się? Wczoraj... A ty się nagrywa już? No. Wczoraj... nagraliśmy... No, dobra. Piu! Wczoraj... nagraliśmy taki mały filmik, że ja szukałem pilota i próbowaliśmy zrobić taki mały alarmisiek koterski, nie? Gdzie jest pilot? Nie wiem. To odmień być. No zobaczcie sami, jak to nam wyszło. Wyszło to tak. A gdzie pilot? Muzę włączę. Nie wiem. O! Spadł! Tak. Spadł od razu. A to odmień być. No. A teraz zobaczcie, bo... ile czasu włożyliśmy w to, ile serca. Podaj mi piwo. Ile serca, żeby nagrać taki mały, krótki odcineczek filmiku. Obejrzyjcie making of i zobaczcie, ile to się schodzi. A nie nagrywaj, no kurwa, ile razy. A nie, teraz na serio, gdzie pilot? Nie, spadł. Tak, spadł. No tak, spadł. Tak, spadł. To od mnie byk. Nie umiem. No, już znowu ci nie wyjdzie, zobaczysz. A czemu tak, tak mówisz? No bo nie, no bo kurwa nie przeciwczyłeś. A gdzie pilot? Spadł. No właśnie. A gdzie pilot? Nie wiem. No, spadł! Tak, spadł od razu. To odmień być! Nie dało rady. Ty co? Gdzie pilot? Nie wiem, no. No wózek chcę włączyć. Gdzie pilot? No nie wiem, był tu niedawno. Spadł może. Spadł? No, spadł chyba. Jak spadł? No nie, spadł na dół, na sam dół, na sam. Pilot od muzyki. No. Spadł? Nie. Jak spadł? No mają w dół. Tu? Gdzie pilot? Nie wiem.